Dziś posiedzenie Sejmu Izba zajmie się m.in. wnioskami Koalicji Obywatelskiej o odwołanie ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i szefa KPRM Michała Dworczyka. Koalicja Obywatelska złożyła wnioski na początku miesiąca. Mają one związek ze sprawą organizacji w ubiegłym roku wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Odwołują się do raportu Najwyższej Izby Kontroli, która zaznaczyła, że w momencie wydania decyzji nie istniały żadne normy rangi ustawowej, które upoważniałyby prezesa Rady Ministrów do organizacji wyborów. Jak wskazała, była to wyłączna kompetencja Państwowej Komisji Wyborczej. Zdaniem Izby nieuzasadnione były również działania podjęte przez ministrów Michała Dworczyka, Jacka Sasina i Mariusza Kamińskiego. Sejm podczas posiedzenia zajmie się też wspólnym projektem Kukiz15 i PiS, tak zwaną ustawą antykorupcyjną, której głównym celem jest zaostrzenie kar w stosunku do osób skazanych za korupcję. Przeprowadzone zostaną również drugie czytania m.in. projektu PiS noweli ustawy o partiach politycznych, rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który ma uprościć rozliczenia VAT.